To już drugi dzień ćwiczeń strażackich przeprowadzanych przez Ochotniczą Straż Pożarną z Boguszowa Gorc oraz Państwową Straż Pożarną z Wołżycha. Strażacy szkolili się z zakresu bezpieczeństwa oraz obsługi specjalistycznych urządzeń gaśniczych. Gaszono również niewielki pożar, który wzniecano na potrzeby szkolenia. Zajęcia miały formę warsztatów z użyciem różnych technik gaszenia przy pomocy urządzenia gasząco-tnącego, systemu COBRA, a także przy użyciu piany sprężonej za pomocą urządzenia CAFS, który zainstalowany jest na ciężkim samochodzie jednostki ratowniczo-gaśniczej 2 z Wałbrzycha. Oba systemy pozwalają na prowadzenie skutecznych działań gaśniczych przy użyciu minimalnych ilości wody, ograniczają także straty popożarowe. W starej opuszczonej już kamienicy wzniecano niewielki pożar, który następnie gaszono. Przy okazji sprawdzano też metody oddymiania pomieszczeń, ponieważ jednym z najniebezpieczniejszych czynników dla ludzi podczas pożaru jest właśnie dym.